będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Saladin Parnas, jesteśmy na gali KSW64. Świeżo po ogłoszeniu twojej rewanżowej walki z Danielem Torresem. Czy tym razem chcesz to przechylić na swoją korzyść i tą kontrowersyjną decyzję, która była za pierwszym razem, udowodnić, że jednak to był wtedy błąd, te zbyt wczesne przerwanie? Alors c'est le KSW 64, ils ont annoncé ton combat de revanche contre Torres. Est-ce que tu vas montrer cette fois que c'était une faute de l'arbitre et tu veux que le combat sera pour toi maintenant? Bah, je vais montrer à tout le monde que le combat c'était une faute, c'était une erreur. Et pour moi l'arbitre l'a arrêté trop tôt et que voilà, je vais récupérer ce qui est à moi. Donc je vais tout faire pour récupérer ça. Et montrer à tout le monde que voilà, c'était un coup chanceux. Ok. Tak, ja będę udowodnił wszystkim, że to był przede wszystkim błąd sędziowski i będę zyskał, co jest moje i pokazuję cała publika w Polsce, że ten pas należy do mnie. Poprzednia walka właśnie z Danielem Torresem odbyła się w Łodzi, więc pewnie tej miejscowości nie wspominasz najlepiej, natomiast będziecie walczyć w Gliwicach. Tam miałeś okazję już walczyć z Iwanem Buchingerem. Czy to jest miejsce, ma dla ciebie znaczenie, czy nie ma znaczenia, po prostu liczy się przeciwnik? Okay, tu as perdu contre Torres à Lodz. Tu te souviens pas bien de cette ville. Le combat, ça sera à Gliwice où tu as gagné contre Buchinger. Est-ce que la place où ça sera le combat, ça diffère pour toi ou c'est pareil? Bah, j'espère faire une masterclass comme j'ai fait avec Ivan Buchinger. C'est-à-dire que j'espère gagner mon combat contre Torres et montrer à tout le monde qui est le champion. Et pour moi, c'est un bon truc que je combatte dans la salle où j'avais combattu avec Ivan Buchinger, parce que c'est une salle qui est bien et j'avais fait un bon combat là-bas. Donc, Mam nadzieję, że zrobię masterclass tak jak zrobiłem z Buchingerem w Gliwice. Tak, miejsce ma dla mnie znaczenie, bo zawsze w miejscu, kiedy wygrywasz, masz taki sentyment i będę zyskał ten pas i udowadniać wszystkim, że kto jest mistrzem. Ty po tej walce z Danielem Torresem wróciłeś na ścieżkę zwycięstwa, pokonując Filipa Page'a, który też dzisiaj walczy na tej karcie walk. Mówiło się, że Daniel Torres być może bierze się na jedną walkę do kategorii lekkiej. Czy negocjacje odnośnie tego rewanżowego pojedynku trwały długo? Czy twój przeciwnik być może właśnie chciał się wybrać do tej kategorii lekkiej, czy od razu zaakceptował rewanżową walkę z tobą? Ok. Toi, après ton combat contre Torres, tu as eu une victoire contre Filip Page. Ton adversaire Torres, il a dit qu'il va monter au 70 faire un combat avant. Est-ce que les négociations de ce combat, ils sont pris de temps? Est-ce que ton adversaire, il a fait des problèmes pour la négociation ou comment ça s'est passé? Bah après ça me dépasse. Moi, je devais combattre directement Torres avant que j'affronte Philippe. Mais on m'a donné Philippe d'abord parce que je crois que Torres, il avait un problème de poids ou un truc comme ça. Donc j'ai affronté Philippe et là, j'affronte Torres pour mon prochain combat, parce que j'ai gagné Philippe. Dans la logique des choses, voilà, c'est... Szczerze mówiąc, nie wiem, o co tam chodziło. Ja miałem ocenę, żeby walczyć od razu z Torresem, ale potem nie wiem, co się stało. Dostałem pitcha, akceptowałem walkę, wygrałem i teraz mam walkę z Torresem zasłużoną. Powiedz, no bo porażka zawsze boli, utrata pasa to też nie jest nic najlepszego, ale wydaje mi się, że sposób, w jaki przegrałeś, też wyraziłeś swoją złość zaraz po ogłoszeniu tego werdyktu, po przerwaniu. Natomiast czy to przekułeś w taką dodatkową motywację do mocniejszego treningu po to, żeby nic nie pozostawić już w rękach sędziów, tylko zakończyć ten pojedynek przed czasem, albo żeby nie doszło właśnie do jakiegoś kontrowersyjnego przerwania i żeby odebrać ten pas Danielowi Torresowi? Okay. Ton combat contre Torres, c'était pas, il n'a pas dominé le combat, c'était un coup de chance. Et après, l'arbitre, c'est-à-dire que l'arbitre, il a arrêté tout le combat. Est-ce que c'est maintenant une motivation pour toi pour mettre plus dans tes entraînements et tout? Bah, pour moi, tous les combats, c'est une source de motivation. Là, ça m'a servi de leçon que Torres m'a battu
Voilà, parce que je me suis précipité aussi dans le combat. Là, je vais faire plus attention au prochain combat et pas me jeter comme un lion directement sur Torres. Tak, na pierwszą walkę też ja robiłem błąd, że dużo się spieszyłem się do tej walki i rzuciłem się na niego i nie powinienem tego robić. Teraz jak widzieliście na ostatnią walkę, walczyłem bardziej tak spokojniejszą głowę i tak zrobię też w tą walkę. Powiedz mi, bo oprócz tego, że dzisiaj jesteś przy ogłoszeniu twojej walki tutaj w Łodzi, no to jest dwa starcia w zasadzie w kategorii piórkowej dwóch młodych zawodników, Roberta Ruchały z Patrykiem Kaczmarczykiem, ale również twojego byłego przeciwnika Filipa Pejcza z nowym nabytkiem organizacji Danielem Rutkowskim. Czy któreś z tych starć interesuje cię? Będziesz zerkał, bo być może któryś z tych przeciwników w dalekiej przyszłości będzie twoim kolejnym rywalem. Ok, après dans ce gala, il y a deux combats dans ta catégorie. Il y a les deux jeunes Ruchała et Kaczmarczyk. Il y a l'autre Pejik et Rutkowski. Est-ce qu'il y a l'un des deux combats tu vas suivre ces combats? Comme je suis là pour assister au combat, je vais suivre les deux combats et je vais regarder les deux combats. Parce que chaque combat, les deux combats sont intéressants, donc je vais regarder les deux combats, je vais suivre. Ok, et tu penses que l'un des deux, ça sera entre eux, ça sera ton futur adversaire? Bah après ça, je sais pas, c'est le KSW, donc peut-être. Donc voilà, je vais les regarder et je vais voir, parce que ça se trouve, je vais tomber soit sur l'autre, soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur un des deux, je veux dire. Donc ouais, je vais les regarder. Okay, tak, bardzo mnie interesuje obydwie walki. No, jeden z ta czwórka będzie moim przeciwnikiem, jak wygrywam tą walkę. Tak myślę, ale wszystko jest w rękach KSW. Oni decydują, kto będzie walczyć z kim. Dobrze, to ja dziękuję ci, Saladin, za poświęcony czas i widzimy się w grudniu w Gliwicach. Ok, merci beaucoup, Saladin, i on se voit à Gliwice le 18 décembre. Ok, merci. 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 Dzięki.